W idealnym życiu stosowalibyśmy piramidę potrzeb kupującego i używali tego, co już mamy, ale życie to nie film, a my jesteśmy tylko ludźmi i kupujemy. Dlatego warto mieć z tyłu głowy kilka pytań, które warto sobie zadać przed zakupem czegokolwiek, szczególnie jeśli to cokolwiek jest zakupem nieprzemyślanym i impulsywnym. I coś z tyłu głowy podpowiada nam, że na przykład niekoniecznie potrzebujemy 10 patelni do naszej 5-metrowej kuchni. Pierwsze pytanie brzmi, co ta rzecz miałaby wnieść do mojego życia? Inaczej, jaką da mi wartość? Dobrze, żeby wszystko, co mamy, miało jakiś cel, jakąś wartość. I nie mam tu na myśli tylko wartości jako takiej materialnej, ale też taką niematerialną. Czy dana rzecz da mi radość, rozrywkę, szczęście, zapewni mi tę rozrywkę, czy tylko zmartwienie? Można do tego podejść z innej strony i zastanowić się, czy taka rzecz bardzo podobna w przeszłości przyniosła mi radość, szczęście, jakieś pozytywne emocje, odczucia, czy tylko zmartwienie. Jeżeli to drugie, to warto się zastanowić, czy po raz kolejny chcę tę rzecz wnieść do mojego życia. I warto tutaj przytoczyć słowa Einsteina, chociaż niestety nie ma potwierdzenia, że on to na 100% powiedział, że tylko szaleniec robi to samo i wciąż oczekuje innych rezultatów. I to pytanie, co dana rzecz wniesie do mojego życia, warto sobie zadawać dosyć często, ponieważ nasze życie się zmienia, życie wokół nas się zmienia, mamy inne priorytety, dlatego odpowiedź na to pytanie może być zupełnie różna dla danej rzeczy na różnych etapach naszego życia. Drugie pytanie brzmi, jak jest prawdziwy koszt danej rzeczy, ponieważ prawdziwa cena danej rzeczy nigdy nie ogranicza się do ceny na metce. Jeżeli coś kupujemy, musimy to przechować. Warto sobie zadać pytanie, czy mamy miejsce, żeby to przechowywać. Czy stać nas na naprawę danej rzeczy, jeżeli się popsuje? Czy stać nas na konserwację i nie tylko finansowo, ale również czasowo? Czy chcemy zajmować się tym przedmiotem? Czy chcemy go odkurzać, pielęgnować? Czy przyniesie nam ta konserwacja radość, czy tylko zmartwienie? I przede wszystkim, czy skończy się na tej jednej rzeczy, którą chcemy kupić, czy do tej rzeczy trzeba dokupić akcesoria, bo bez nich nie będzie pełnowartościowa, nie będzie z niej można w pełni korzystać, bądź nie będzie po prostu działać. I jeżeli jesteśmy przy prawdziwym koszcie danej rzeczy, warto się też zastanowić, jaki jest prawdziwy koszt społeczny i środowiskowy danej rzeczy i w tym momencie przypomniał mi się dokument o fast fashion. Bo na przykład, jeżeli kupujemy nową parę jeansów, które nie pochodzą z recyklingu i które zostały wykonane z bawełny konwencjonalnej, to koszt środowiskowy takich jeansów to około 10 tysięcy litrów wody. Ta woda była potrzebna do uprawy bawełny konwencjonalnej, z której powstały te jeansy. Jeansy średnio ważą kilogram i 10 tysięcy litrów wody to średni koszt środowiskowy potrzebny do wyprodukowania 1 kg bawełny. No i trzecie pytanie, jeżeli już jesteśmy przy kosztach, tym razem warto się zastanowić, czy stać nas po prostu finansowo na daną rzecz. W raporcie, który znalazłam, jest mowa o tym, że suma kredytów Polaków jest 2 razy większa od sumy ich oszczędności i od dobrych 10 lat Polacy więcej wydają niż oszczędzają. Więc jeżeli żyjesz od 10 do 10, bądź od 1 do 1 i nie masz poduszki finansowej, bądź nawet nie wiesz, co to jest poduszka finansowa, to gorąco polecam Ci darmowy kurs o zarządzaniu własnym budżetem Michała Szafrańskiego i ten kurs będzie podlinkowany. A dla osób, których stać, jeżeli stać się na kupno danej rzeczy, zawsze warto się zastanowić, czy te środki, dzięki którym kupimy daną rzecz, mogłyby być wykorzystane w lepszy sposób. Czy może moglibyśmy za nie kupić coś innego, lepszego, coś, co jest dla nas bardziej potrzebne. I absolutnie nie mam tu na myśli, że mamy rezygnować z kupna danej rzeczy i środki przeznaczyć na cele charytatywne, bo uważam, że pomoc charytatywna absolutnie nie jest obowiązkiem bez względu na status materialny, jest tylko wolnym wyborem. Chodzi o to, że na przykład, czy jeżeli zrezygnujemy z kupna danej rzeczy, która niekoniecznie jest nam potrzebna, to dzięki temu na przykład nie moglibyśmy pracować mniej i przez to mniej zarobić i nie mieć tej rzeczy, ale mieć czas, który tak naprawdę jest bezcenny. Pytanie numer 4.
Czy mogę wstrzymać się z zakupem? Nie powiem Wam, ile warto się wstrzymać, ale wydaje mi się, że jest to konieczne przy impulsywnych i niekoniecznie przemyślanych zakupach. Myślę, że takie minimum to kilka dni, a dobrze jest trzymać się miesiąc. A jeżeli wstrzymamy się jeszcze dłużej, na przykład pół roku, bo zapomnimy o tym, że chcieliśmy kupić daną rzecz, to warto się zastanowić, czy jeżeli wytrzymaliśmy pół roku bez tej danej rzeczy, którą pół roku temu musieliśmy koniecznie mieć, to czy ta rzecz jest nam potrzebna, niezbędna i konieczna do życia. Wiem, że czasami, ja też tak mam, jak coś zobaczymy, czujemy, że koniecznie musimy to mieć i jest to sprawa życia i śmierci, ale wtedy właśnie warto wstrzymać się chociaż ten jeden dzień z zakupem, ochłonąć, zastanowić się nad plusami i minusami i zadać sobie dzisiejsze 7 pytań z odcinka. Po piąte, czy kupilibyście tę samą daną rzecz, gdybyście ją w jakiś sposób stracili? Moim zdaniem, i mówię tutaj na swoim przykładzie, dajcie znać, czy też takie macie odczucia. Jeżeli na czymś nam zależy, to czytamy na dany temat i im wiemy więcej na temat danej rzeczy, tym bardziej szanujemy ją i przywiązujemy się do niej. Jeżeli dana rzecz i historia wokół niej nas interesuje, to staramy się znaleźć jak najwięcej informacji na jej temat. Z jakiego materiału jest wykonana, gdzie jest wykonana, kto jest twórcą danej rzeczy, w jakich warunkach została wykonana. Chcemy bardzo chętnie zobaczyć cały proces produkcji i powstania tej rzeczy i ta rzecz, jeżeli wcześniej tak dużo czytamy na jej temat, ma swoją historię już praktycznie w momencie, gdy ją kupujemy. Pamiętamy te odczucia, emocje, wiemy o niej prawie wszystko, albo wydaje nam się, że wiemy prawie wszystko. I tym sposobem będziemy szanować tę rzecz. Natomiast jeżeli coś kupuję i kupujecie pod wpływem impulsywnie, pod wpływem impulsu, niekoniecznie pod wpływem impulsu, to moim zdaniem taka rzecz jest pierwszym kandydatem do pozbycia się jej w momencie, kiedy oczyszczamy naszą przestrzeń. I tutaj a propos pozbycia, jeżeli coś kupujemy, to takim dodatkowym pytaniem, które warto sobie zadać, to co jeżeli będę musiał się pozbyć danej rzeczy, ponieważ kupując daną rzecz uważam, że człowiek staje się za tę rzecz odpowiedzialny, ale nie tylko od momentu jej kupna do wrzucenia do śmietnika, tylko do momentu po czasie wrzucenia ze śmietnika, co się z nią stanie. Czy będę mogła tę daną rzecz komuś dać, czy będzie łatwo mi ją sprzedać, czy będzie niestety musiała wylądować na wysypisku, gdzie będzie się prawdopodobnie, jeżeli jest w plastiku, rozkładać minimum 500 lat. Ostatnie pytanie jest zarazem przedostatnim krokiem w piramidzie przed krokiem kup. Warto się zastanowić, czy jeżeli chcemy daną rzecz z konkretnej kategorii, konkretnej marki i tak dalej, to czy można tę rzecz kupić jako rzecz używaną? Jeżeli kupujemy coś jako używane, coś z drugiej ręki, to koszt środowiskowy i prawdopodobnie społeczny danej rzeczy wynosi zero, ponieważ to już zostało wyprodukowane i ktoś to kupił jako nowe, więc tak naprawdę kosztem środowiskowym obciążona jest osoba, która kupiła to jako nowe. I takim moim ostatnim przykładem z zakupu z drugiej ręki jest zakup bidonu i Monika z Amy, w sumie bardzo polecam jej kanał, jak teraz to nagrywam, to brakuje jej tylko 8 osób do 1000 subskrybentów, także Monika tworzy interesujące treści, zapraszam na kanał Moniki, który będzie podlinkowany w opisie, ale dobra, zboczyłam z tematu, co mi się w sumie nawet nieczęsto zdarza. Wracając do tematu, moim ostatnim zakupem jest zakup bidonu termicznego, ponieważ tego mi brakowało, miałam metalowy bidon, który był fajny, lekki, bardzo przydawał się w podróży, ponieważ tak jak już wspomniałam, był lekki, ale niestety nie trzymał ani zimna, ani ciepła i brakowało mi właśnie takiej poręcznej butelki termicznej, którą mogłabym schować do małego plecaka. I przeglądając Elixir znalazłam taką butelkę, która była wystawiona jako nowa bez metki.
Więc jeżeli z jakiegoś powodu nie chcecie, bądź brzydzi Was kupowanie ubrań bądź rzeczy z drugiej ręki, które już są używane, zarówno na Alixie, jak i na Vinted można znaleźć mnóstwo rzeczy, które są sprzedawane jako nowe z metką, bądź nowe bez metki. Na Vinted jest nawet takie specjalne okienko, gdzie możecie zaznaczyć, że interesują Was tylko rzeczy właśnie nowe z metką, bądź nowe bez metki. Dlatego, wracając do tego punktu, warto w pierwszej kolejności poszukać rzeczy, która już była używana. Oczywiście nie sprawdzi się to w każdych kategoriach, ponieważ ja na przykład nie kupuję używanej bielizny, a jeżeli już o bieliznie mowa, to zapraszam Was, jeżeli potrzebujecie bielizny z pierwszej ręki, do zapoznania się z ofertą marki, którą współtworzę. Jest to marka Skrojone, tworzymy najwygodniejsze na świecie modele bielizny z bawełny organicznej z certyfikatem GOTS. Między innymi jest to bielizna, są tu teraz też stroje kąpielowe, czyli tak naprawdę i matki menstruacyjne, czyli tak naprawdę skupiamy się na rzeczach, które większość ludzi kupuje z pierwszej ręki. I na sam koniec siódme pytanie, które tak naprawdę moim zdaniem rozwala wszystko. Warto sobie zadać pytanie, co zrobiłaby lepsza wersja mnie? Jeżeli stoimy przed decyzją zakupową i coś wydaje nam się właśnie kwestią życia i śmierci, coś, co musimy mieć teraz natychmiast i nie mamy czasu na zadawanie pozostałych sześciu pytań i filozoficzne rozważania, które poczyniłam we wcześniejszej części filmu, warto sobie zadać to jedno, ostatnie pytanie, co zrobiłaby lepsza wersja mnie? Przeważnie działa. Dobrze, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że film był dla Was inspirujący. Jeżeli macie jakieś swoje pytanie, które zadajecie sobie przed zakupem czegokolwiek, który jest dla Was must have'em, napiszcie to pytanie w komentarzu. Ja mam jeszcze kilka pytań w zanadrzu, ale T7 jest dla mnie najbardziej intuicyjne i jeżeli kupujemy coś i zadamy sobie te 7 pytań, bądź ostatnie, siódme, i kupimy daną rzecz, to wydaje mi się, że ta rzecz posłuży nam długo i decyzja będzie przemyślana. Jednak pamiętajcie, nie ma jednego sposobu na minimalizm, nie ma regulaminu, nie ma dekalogu minimalisty. Ważne, żeby Wasze zakupy były przemyślane, żebyście kupowały to, czego potrzebujecie i żebyście używali dane rzeczy, przedmioty z radością. Tymczasem, nie przedłużając, zachęcam Was do obserwowania mojego Instagrama Agata Bokiej, do obserwowania Instagrama Skrojone. Skrojone, tak jak już powiedziałam, jest marką, którą współtworzę. Na Instagramie i Facebooku znajdziecie treści na temat etycznej mody, na temat fast fashion, na temat zrównoważonego stylu życia i również minimalizmu. Ja tworzę treści Skrojone właśnie na media społecznościowe. Tymczasem dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Do następnego filmiku. Pa!